Tak więc jesteśmy w nowej krainie. Z Mahakamu udaliśmy się do... To jest dobre pytanie, jak ona się nazywa, ta kraina. Ktoś pamięta? Tak czy siak, to są mokre moczarki. I na tych mokrych moczarach mamy zamiar wypowiedzieć bitwę hrabiemu Coldwellowi, który tutaj gdzieś jest jakaś, nie wiem, stocznia czy coś takiego. I jak wypowiemy mu tą bitwę i go pokonamy, to liczymy na to, że inne księstwa północy powiedzą: mewe, nice. Wchodzimy w to, wchodzimy w twoją walkę. Ale najpierw musimy się przedostać przez most, którego bronią czarni. Skryta między zaroślami Mewe obserwowała nilfgaardzkich strażników na szczycie Ostrokołu. W pełnym rynsztunku, czujni, byli gotowi do obrony twierdzy. Szlakby to. Mewe wiedziała już, że nie weźmie czerwonej bindugi z zaskoczenia, że fort trzeba będzie oblegać, co znacznie spowolni jej ofensywę. Ale nie miała wyboru. To była jedyna droga do Angren i do Caldwella. Reinhard otarł pod czoła, po czym założył hełm i opuścił przyłbicę. Czekamy na rozkaz, wasza wysokość. Dobrze, nie przeciągajmy. Reinhard, zrobimy tak. Na czele pójdą ciężko zbrojni piechurzy. Wezmą na siebie pierwszą salwę. Za nimi puścimy żołnierzy z hakami i drabinami. Świetny plan, naprawdę. Wtrącił się Gascon. Ale chciałbym zaproponować drobną zmianę. Mianowicie? I to mi się podoba. Wstrzymaj wojska, a ja wezmę 10 ludzi i otworzę wam bramy. A jak tego dokonasz, jeśli wolno wiedzieć? Spytał Reinhard. No właśnie. Zapukasz i podasz się za obwoźnego handlarza? Czy krzewiciela mądrości, proroka Lebiody? Zawsze byś chciał wiedzieć wszystko z góry. Gdzie w tym zabawa? Nigdzie, wycedził Reinhard. Bo planowanie ataku to nie krotochwile. Wasza wysokość, to nie ma prawa się udać. Nie ma, zgadzam się, ale skoro się tak wyrywa, to niech pokaże, co potrafi. Widać było, że Reinhard nie pochwala decyzji Mewe, ale też nie zamierzał jej podważać. Gascon, uzyskawszy myślicie, że tu spotkam Geralta? Szybko zebrał niewielki oddział i ruszył pod bramy fortu. Wystrzelają ich jak kaczki, wyszeptał Reinhard. Królowo, jeszcze nie jest za późno, żeby... Cii, patrz! Gascon uniósł ręce w pokojowym geście, wymienił kilka słów ze strażnikami, a ci otworzyli wrota na oścież. Ale jak? Nieważne. Atakujmy, póki bramy są otwarte. Mewe pogalopowała w stronę fortu, nie oglądając się na żołnierzy. Wiedziała, że ruszył za nią. Fajny easter egg to był. Jaki easter egg? Nie no, jak Gascona poprę, no co to będę kurde atakował, jak ono mimo, że bramę otworzyć, pewnie ziomeczków zna. O kurde, ale mają już całą talię wystawioną? O fuck. Kundle przyszły poharcować! Uwaga na głowy! Boję się, że ten Gascon padnie, bo jest kurde po złej stronie ta planszy. No ale na razie nie uprzedzajmy.
kółko to samo. Jej wysokość wie, co robi. No, trochę słabe to było. Chyba muszę wywolić, bo to często dobiera mi tą kartę, to ona mi niszczy całe rozdanie. Muszę rzucać od razu, no to nie rzucam. Opowiem wam ten Wiedźmin, no właśnie, jak ktoś nie kuma tych kart, jakby nie wie, co tu się dzieje. Ale historia jest fajna, wiecie, jak się idzie przez te krainy, to takie jest. A ty Skundel Włamywacz to jest nasz. Aha. A, to już kumam. Ja myślałem, że kurde, czemu oni się nie przenoszą, a to nasi są. Polacy. Dobra, ja pasuję, bo tak naprawdę boję się, że ten Gascon mi zaraz umrze. A on, ten komputer już i tak nic nie zrobi, on już ma za mało tego. Szkoda, że nie mam czasu. Ten Conan, ogień jest zbyt OP. O, oh, fuck! To nie wiedziałem, że kogoś takiego ma. No to zmienia postać rzeczy, ale i tak nie ma szans. Wszystkie ścieżki prowadzą do. O, fuck! Drugiego ma takiego. Tego nie przewidziałem. O, oh, fuck! Chciałem spasować, żeby Gascon sam. Co za typ z tego komputera. Przyszły po. Dobra, to szybko to robimy. Uwaga na głowy! Diabły. Dobra, Gascon ma 15, więc nie jest najgorzej, nie? Zadaj najsilniejszej jednostce na polu bitwy 15 punktów obrażeń, następnie wzmocnij słabszą jednostkę. O, oh, fuck. A mogę tego nie rzucać? Zajebiście. No i dwie słabe karty, nie? Najgorzej. Nikt nie ucieknie! Czas na pościg! Danku, dzięki za zasubskrybowanie. Dzięki za subka. Czy ty tak przypadkiem ci się trafił sub? Czy tak sobie na przykład wymyślisz, że to jednak kurde spoko mieć suba, bo jesteś fanem dobrych gier, nie?
Kurde, Gaskon dostał oznaczenie. Najgorsze to, że on może umrzeć po prostu, ten Gaskon, nie? W kółko to samo. Chwała wielkiemu słońcu! Jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Kurde. Szkoda, że nie mam czasu. No i ten Gaskon już umiera, nie? A, nic mu się nie stało od tego. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Mój ból nie pójdzie na marne. Chyba coś się ulatnia. Dobra, to już jest chyba wygrane. Już nie sądzę, żeby trzeciego takiego rzucili jeźdźce. Musimy sobie ufać. No powiem wam, że gdybym nie miał takiej mocnej talii, to by było ciężko nawet. Ciekawe, jak mu się udało, zaraz się będzie tłumaczył. Gaskon walczył jak diabeł. Przedarł się do donżonu i własnoręcznie zabił komendanta fortu. Pozbawieni dowódcy Nilfgaardczycy, żeby nie zdradził sekretu, złożyli broń. No no, Gaskon, zaskoczyłeś mnie. Mam nadzieję, że pozytywnie. Nie wymuszaj komplementów. Dobrze wiesz, że należy ci się order i jakiś tytuł. Trzymam za słowo. Wszystko w swoim czasie. A póki co powiedz, jak to zrobiłeś? Jak przekonałeś Nilfgaardczyków, żeby otworzyli bramy? Powiedzmy, że wykorzystałem osobisty urok. Nie lubisz zdradzać swoich sekretów, prawda? Mnie to nie dziwi. Gdybym miał tyle na sumieniu, też bym trzymał język za zębami. Przyjacielu, nigdy nie ukrywałem mojej niechlubnej przeszłości. Tak, byłem rozbójnikiem. Nie zgrywaj głupca, wiesz o czym mówię. On z Nilfgaardem pracował. Ale ja nie wiem. Reinhard, co tu się do cholery dzieje? Pani, pamiętasz to nilfgaardzkie pismo, które przechwyciliśmy w Mahakamie? Doprowadź Mewę wraz z oddziałem we wspomniane miejsce, będziemy czekali. Nagroda wedle wcześniejszych ustaleń. To Gaskon mi powiedział, że Caldwell dostał we władanie Angren. On pierwszy zasugerował, żebyśmy pojechali do Bindugi. Nilfgaardczycy otworzyli mu bramy, bo się go spodziewali. Miał im przywieźć więźnia. Ciebie. Co? Nie, niemożliwe, nie wierzę. Zaprzecz, Gaskon. No dalej. Powiedz, że się mylę. Potrzebujesz więcej dowodów, pani? Co ci obiecali w zamian? Amnestię? Pieniądze?
Jedno i drugie. Wiedziałem, że jeśli cię uwolnię i wyciągnę Caldwellowi z rąk, a potem zwrócę się do Nilfgaardczyków, będą musieli ze mną rozmawiać. I potraktują mnie bardzo poważnie. O. Zaczęliśmy negocjować w Edirne. Ją to tylko zdradzać. Niedługo po upadku rozmiaru doszliśmy do porozumienia. To czemu jeszcze żyję? Czemu nie porwałeś mnie wczoraj w nocy i nie zawiozłeś do czerwonej bindugi zakutej w kajdany? Mewe, zamierzałem cię sprzedać, to prawda, ale w Edirn zyskałaś mój szacunek. A w Mahakamie podziw. Wycofałem się z umowy z Nilfgaardczykami. Dlatego wpuściłem was do fortu i upewniłem się, że jego komendant nie wyjawi ci prawdy. Ale nie doceniłem Reinarda. Nie próbuj się przymilać, zdrajco. O, proszę cię, przyganiał kocioł garnkowi. Reinard, o czym on wszyscy ją zdradzili, to ona jest najbardziej zdradzoną królową świata. Nie mam pojęcia, pani. Naprawdę? A ja cię miałem za człowieka honoru. No dalej, Reinard. Powiedz swojej królowej, kto się kontaktował z Willemem. Co? Jeden z moich ludzi włamał się do komnat gościnnych jego wysokości w Mahakamie. Znalazł w jego sakwach pismo sygnowane przez niejakiego Reinarda Odo. Reinard, błagam, powiedz, że to kłamstwo. Pani, miałem nadzieję, że się jeszcze pogodzicie. Serce mi się krajało, kiedy patrzyłem, jak syn staje przeciw matce. Chciałem pomóc. Za moimi plecami? Wasza wysokość, wszyscy ja tylko próbowałem przemówić księciu do rozsądku, otworzyć mu oczy. Tak teraz mówisz. Ale nie wiem, co było w tych listach, na co się umówiliście. A w twoje słowo wybacz, ale nie uwierzę. Widzisz? Zdradziłem cię, to prawda. Ale nie ja jeden. O, to na pewno poprawia sytuację. Mewę czuła wzbierającą wściekłość. Ale wiedziała, że musi zachować zimną krew. Rozwiązać problem, zapomnieć o nim i jak najszybciej podjąć przerwany marsz. Powinnam was obu wysłać na łamanie kołem i ćwiartowanie, ale prawda jest taka, że potrzebuję waszej pomocy. No czemu? No ten Reinard nic złego nie zrobił, dlatego, a ten Gascon, jeśli dlatego naprawdę się nawrócił, to spoko. Udowodnię, że to była słuszna decyzja. Rzadko zgadzam się z Reinardem, ale w tym wypadku podpisuję się pod każdym słowem. Sprawdźcie, czy nie ma was przypadkiem w taborze. Już! Zgodnie z życzeniem królowej, Gascon i Reinard. Ten Gascon, ten Reinard to mi przypomina tego, ją samą. Co daje dla Daenerys Targaryen, wiecie, ten taki z łuskową skórą. Mewę weszła na ostroku, spojrzała na rozciągające się po drugiej stronie jarugi moczary i ciężko westchnęła. Wiedziała, że w Angren czeka ją wiele wyzwań, ale podwójnej zdrady się nie spodziewała. Trudno. Powiedziała do siebie. Nie po raz pierwszy mnie oszukano i pewnie nie po raz ostatni. Nie ma co się nad sobą użalać. Mewę wydobyła od jeńców, że Caldwell przebywa w zamku Tuzla w samym sercu Angren. Zostawiwszy w czerwonej bindudze niewielki oddział, królowa ruszyła więc na spotkanie zdrajcy. Pani, muszę z tobą porozmawiać, jeśli znajdziesz chwilę. Jest całkowicie zasadny, więc potrzebny. Haha, widzicie, bo widzicie, ten palatyn Caldwell pewnie chciał wrócić tutaj jest do tego Willema. Pewnie, żeby mu tam do uszka szeptać, ale jego prośba została odrzucona. Będę go pilnował jak oka w głowie, pani. Esewadut, Nordring. No dobra. To wróćmy się kawałek na trakt. Ja pierdzielę, tu jakieś, nie wiem, to potwory, czy co tutaj grasuje? Coś grubego tu grasuje. To za Dawidek tam był, kurde. Nie no, trakt mają zajebisty. Powiem wam, że chyba za wiele osób tym mostem nie chodzi. Znaczy, przecież przez ten fort.
Wszystkie przy... Nie, no, no ale weź się ten Reinhardt, żeby ona się z synem pogodziła. Co to jest za zdrada? On tyle tylko, że jej nie powiedział o tym, nie? No, no ale bez przesady, no to nie znaczy, że od razu jest super zdrajcą. Ten drugi chciał ją zdradzić, ale twierdzi niby, że się nawrócił. Piękną prowincję Caldwell dostał od czarnych we władanie. Widać, Ebdachi chciał się pozbyć hrabiego z Lyrii, więc dał mu prezent, którego nie można odrzucić. Ciekawe, o co się pokłócili. O, nic się nie musieli pokłócić. Czemu by miał Caldwella zostawić w samej stolicy Liry? O kurde, to te nietoperze. Wampiry. Fuck. Pamiętacie wampiry? Nie. Miałem to wywalić. Przypomnijcie mi następnym razem, żebym to wywalił. What? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Kiedy twój bratanek, koledze zna inteligencji, w końcu będzie szanowanym obywatelem? Pierdziele. Są odporne na ogień. Gracz spasował. Nie wiem, czy dobrze zrobił. Piętnaście. To ile teraz muszę zrobić? 6, tak? To tego nie dam. Mogę tego położyć. Nikt nie ucieknie! Kurde, nie chciałbym, żeby mi dobieranie kart zabrał, bo mam tylko jedno. Jak mi do... A, mam dwa już. Dobra, jest git. Nie wiem, czy tego nie... Nie, no dobra, zostawię to na razie. W kółko to samo. Dobra, nie zabrał mnie, zajebiście. Zwariowałeś? Nie trzęś tym! Tyle zła, cierpienia. I po co? Marnuję się w wojsku. Kompania, naprzód marsz! Trzeba było słuchać mojej baby. W te dni wam jest żyta, czarnik będziemy kosić. Haha, to może zaboleć! Co on na to, powiedzcie mi? Żeby spasować, a on mi będzie kradł pomocne jednostki teraz. Ale spasujmy, nie nakradnie mi ich chyba aż tyle. Kurde, my już kart nie mamy. Hej, trochę to mogłem nie pasować.
Dobra. Ekima. No, powiem wam, że tu się już poziom podniósł, znaczy, że komputer coś już tu próbują, wiecie. Coś już tu kombinują, te wampirki kradnące szczególnie, to jest, może być duże zagrożenie. Patrzcie. Pani, na wodzie kołyszą się ciała przewrócone w łodzie. Dobra, kradniemy złoto i ten ludzie się potopili. Standardowa Black. O, to fajnie, bo patrzcie, już jest druga standardowa, nie jakiś puzzle jakiś, wiecie. Wiecie, że to nie lubię. Wy to wiecie. A niech już zostanie, wiecie. Co podzieje. Który zadaj w ogóle sobie jednostką w tym rzędzie po jeden punkt odważnie. Kurde, sam sobie zniszczę, ja pierdzielę. Masakra jakaś. Dobra, już nie rzucam to. Kurde, wymieniam to. Przypomnijcie mi, że miałem to wymienić po prostu. Spasował, no ja też pasuję. Zobacz, co Baba Jaga chce w obozie. Tam wszyscy coś chcą w obozie. Ogólnie ogień jest bardzo dobry na te, na potwory, nie? Czy są kurtyzany? Tak średnio. Czas na pościg! Jak on go zjadł? Trochę już tych garkainów zrobił, to już chyba trzecie, czwartego nie wystawi, nie? No i dobrze. Jak rozkażesz? Trzeba było słuchać mojej baby. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem.
On ma specjalną moc, że zjada swojego i tyle damage'u mi zadaje. W kółko to samo. Jej wysokość jest wyjątkowa. Zwariowałeś? Nie trzęś tym! Marnuję się w wojsku. W te dni wam jest żyta, czarnik będzie kosić. Idziemy z nimi do zera. Dobra, do obozu zmieniamy tą kartę beznadziejną, bo ona jest zbyt randomowa, ten. I możemy tu cokolwiek innego dodać. Na początku co trzeciej tury zadaj wszystkim wrogim w rzędzie bliskiego starcia 2 punkty obrażeń. To jest całkiem niezłe. Wytrzymałość ma. Aha, bo to jest trofeum, dobra. Czyli trofeów nie wolno. To może jakiś meteoryt albo coś, to już mamy, nie? Zadaj wszystkim rannym wrogom 4 punkty, następnie zadaj wszystkim wrogom 2 punkty. Zadaj najsilniejszej jednostce, aha, to nie. Oznacz jednostki i wzmocnij ją o 10 po 3 turach na początku, który ją tam zabij. Zmuś jednostki w liczbie 2 do stoczenia pojedynku. Ten pojedynek był całkiem niezły. Zadaj jednostce 1 punkt obrażeń 8 razy. Wszystkich sojuszników wzmocnij. Przywróć ten. Zniszcz najsilniejszego sojusznika i zagraj 2 ze swojego cmentarza. Przenieś ranną jednostkę w niedźwiedzia. Zagraj losową brązową, to nie. Przenieś 6 losowych wrogów do drugiego rzędu i zadaj im 2 punkty obrażeń, czyli właściwie 12 punktów. To jest chyba kurde tego, nie? Może... Gdzie to było? To może. 4 punkty obrażeń, wszystkim wrogom 2 punkty. Może to, ta bomba dwimerytowa. Północny wiatr, czy ktoś... Wewnątrz kryje się tajemnicza umiejętność, ja już nie pamiętam jak ona była. Zadaj wszystkim wrogom 3 punkty obrażeń. Zadaj wszystkim rannym wrogom 4. Dobra, wolę to. Dobra, wróć. Mówicie, że ktoś chce pogadać. Tu wszyscy chcą ze mną gadać. Izbe? Wybacz. Zamyśliłam się. Potrzebujesz czegoś? Odkąd opuściliśmy Edirn, wyglądasz nieswojo. Wszystko w porządku? Widziałam już wiele wojen i wszystkie były odrażające. Gram na najwyższym. Ale tak, to, co cesarska armia zrobiła w Aldersbergu, jest niewybaczalne. Taki właśnie jest Nilfgaard, Izbel. Chcą urządzić nam kolejną rzeź Cintry. Tak. Byłam tam. I pod Soden. Więc wiesz, do czego są zdolni. Po Soden obiecałam sobie, że już nigdy nie wezmę udziału w żadnej wojnie. Tyle cierpienia i nienawiści. Tyle bezsensownej śmierci. Bezsensownej śmierci? Nasi ludzie poświęcili życie w obronie ojczyzny i bliskich. Wierzę. Muszę wierzyć, że jest jakaś inna, lepsza droga. Wybacz. Muszę to sobie poukładać w głowie. Ale nie martw się o mnie. Będę wykonywała swoje obowiązki jak zwykle. Chciałaś porozmawiać w cztery oczy? Tak. Przemyślałam sobie pewne rzeczy. Nadszedł czas na wyjaśnienia i decyzje. Nie byłam teraz z tobą do końca szczera, ale teraz widzę, że zasługujesz na prawdę. Jesteś inna niż wszyscy władcy, z którymi miałam do czynienia. Odważna, mądra, ale przede wszystkim masz dobre serce.
Izbel, co chcesz mi powiedzieć? Zaczynam się bać. Pamiętasz, jak opowiadałam ci o Cintrze i Soden? To prawda, że brałam udział w tej wojnie. Tyle, że po stronie cesarstwa. Co? Nie rozumiem. Mam na imię Izbel Ep Muirmos. Ona jest Niemką. Miasta Złotych Wież. Nie mam nawet komfortu wymówki, jaką daje pochodzenie z podbitych prowincji. Cóż, tego się nie spodziewałam. No, mów dalej. Sami zdrajcy, nie? Dołączyłam do armii zaraz po akademii, jak pozostali czarodzieje. Wierzyłam, że budujemy lepszy porządek. Z naszą pomocą cesarzowi udało się podbić wszystkie ziemie, aż do gór Amel. To mu nie wystarczyło. Zapragnął północy, ale północ stawiła mu opór. Nigdy nie wymarzę z pamięci krwawej łaźni, którą urządził w Cintrze. To było zbyt wiele. Chciał nas zastraszyć, a zamiast tego zjednoczył. Tak. Pod Soden cesarskie wojsko pogrążyło się w chaosie. To była moja szansa, żeby porzucić to szaleństwo i zacząć od nowa. Wykorzystałam zamieszanie, żeby uciec. Zostałam na północy i obiecałam sobie, że nigdy więcej nie użyję magii do krzywdzenia innych. Ale to, co robi cesarz, jest nikczemne. Nie mogę już dłużej przyglądać się temu bezczynnie. Chcę walczyć u twojego boku. Każdy zasługuje na drugą szansę. Tylko od tej pory nie może być między nami żadnych sekretów. Oczywiście. Dziękuję. Nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy. To dobrze. A jeszcze jedno, Izbel. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Dla twojego własnego dobra. Doceniam troskę pani, ale nie martw się o mnie. Przeżyłam na północy trochę czasu. Wiem, jak sobie radzić. No grubo. Izbel niszczycielka. Czekajcie. Nie znam nikogo, kto widział miasto Złotych Wież na własne oczy. Wielu prostych ludzi myśli, że wieże naprawdę są wykonane ze złota. Tymczasem nazwa wywodzi się od gry światła na dachach w południowym słońcu. Moja rodzina mieszkała w stolicy, jeszcze zanim Nilfgaard stał się imperium. Miasto było zawsze dla nich źródłem wielkiej dumy i pychy. Kiedy byłam małą dziewczynką, ojciec zabierał mnie do wielkiego amfiteatru na walki gladiatorów. Zawsze powtarzał, ja już gram z 20 godzin, jeszcze jest trochę przede mną. Powinien od dziecka przywyknąć do widoku krwi, skoro naszym przeznaczeniem jest podbić świat. To okropne, musiałaś tego nienawidzić. Wtedy nie widziałam w tym nic złego. Podziwiałam waleczność i umiejętności gladiatorów, ale teraz wstydzę się tego. Muszę iść, Oczywiście. Będę tutaj. Dobra, elo. No to z każdym zagadam. Chciałem jeszcze raz podziękować, że byłaś pani łaskawa. Byłam łaskawa, prawda. A teraz jestem rozżalona. Zraniłeś mnie, Reinhard. Jak cholera. Reinhard ją zdradził. Nie wiem, co tu można jeszcze powiedzieć, więc nie wracajmy do tego. Jak sobie życzysz, pani? Reinhard, walczyłeś na pierwszej wojnie z Nilfgaardem, prawda? Zgadza się, pani. Już wtedy tacy byli? Palili pola, brali chłopów w niewolę? Nie, pani. Wtedy walczyli honorowo. To co się stało? Jedni mówią, że to przez cesarza, Emhyravar Emreisa, że z czasem stał się bardziej bezwzględny i okrutny, a w ślad za nim zmienili się nilfgaardzcy żołnierze. Ale ty w to nie wierzysz. Nie, pani. Więc czemu? Czemu zaczęli nami gardzić? Bo łatwiej gardzić kimś, kogo się zna. Przed pierwszą wojną nic o nas nie wiedzieli, a potem zobaczyli, że mają lepszą broń, większe miasta, nowocześniejsze manufaktury, że w największych miastach północy ścieki płyną otwartym rynsztokiem i uznali, że nie jesteśmy im równi. A przy takim założeniu zabija się łatwiej. Pora na mnie. Co na to Gascon? Ej, Merle, jeszcze raz przepraszam i dzięki, że mi wybaczyłaś. Nie mów już o tym. Wiem, ale... Nie mów już o tym, bo kusi mnie, żeby zmienić zdanie. No a teraz do rzeczy.
Ciekawe, czy ona się z kimś prześpi. Nie miałeś wyrzutów sumienia? Z jakiego powodu? Nie wiem, choćby z takiego, że zabijałeś niewinnych ludzi, podróżnych pielgrzymów. Zawsze zawczasu ich informowałem, że jeśli nie będą stawiać oporu, włos im z głowy nie spadnie. Mieli wybór. Czekajcie, bo ktoś na ten komentarz... Na ten komentarz pod tym werewolfem, co napisałem, że całą rodzinę spotkałem, to na odpisał, czy mam lokację. Lokację ten, gdzie to było. Poza tym, niewinni ludzie, proszę cię. Oboje wiemy, że nie ma czegoś takiego. Każdy ma coś za uszami. Więc każdego można zamordować. Zgadza się. Trzeba się tylko odważyć. Pora na mnie. Dobra, co tak, tam pani? Z krzywą mordą chce? Nie miałam okazji podziękować. Gdyby nie ty, zginęlibyśmy na tym moście w Mahakamie. Wypełniałem tylko swoje obowiązki. Skromny jak zwykle. Postaram się, żebyś został odpowiednio wynagrodzony, gdy wojna dobiegnie końca. Zwycięstwo słusznej sprawy wystarczy mi za nagrodę, pani. Muszę wrócić do... Jak sobie życzy. Dobra, pogadane z wszystkimi. Elo. Patrzę, czy nie mam tu jakichś jednostek, które chciałbym wzmocnić, ale tak naprawdę w sumie to nie bardzo. Ale zróbmy sobie trzeci poziom tego namiotu. A tak, żeby był, nie? O kurde, ile raportów. Co z Mahakamu, to tam z górnikami. Dobra, opuszczamy obozowisko i idziemy dalej, bo już żeśmy tu za dużo czasu spędzili. A, miałem sprawdzić, co ta niszczycielka robi. Nie? Czekajcie. Z wrogów obrażenia równe sumie odniesionych podczas tej... O! Ja ją mam w moim teamie? Czy jej nie mam? Ja w ogóle mam 118 punktów. Czemu mam tak mało? Tak jakby mi jakieś karty odjęło. No to sam nie wiem. Miałem 150. Podejrzane, powiem wam. No czekamy na post rzeczywiście na Reddicie, jak podłapią motyw, to kurde będzie werewolfy, kurde wszystko będzie. Z mocy 25 spadło jej na 19. Nilgarczycy wkroczyli, nakazują ogólne wycofanie na Temerium, brugi najkrótszymi drogami i brugi z czarymi nie walczyć. Od Foltesta, pan Temerii. Czyli... Temeria się wycofała. No i dobrze, kurde, przynajmniej nie zginęli. Może będzie jakiś sojusznik.
To tu jeszcze przejdźmy sobie w prawo. Czy ta gra jest na, wiecie, na tyle godzin, co oni mówili? No, moim zdaniem, kurde, jest na tyle godzin, co oni mówili. Serio. Gierka jest na te 30 godzin, myślę, że będzie. No, na razie mamy 20. I wydaje mi się, że jeszcze ta kraina i jeszcze coś będzie, a ta kraina pewnie znów będzie 5 godzin kolejne. A skąd pamiętasz, że miałam moc 25, kurde, Donaj? Pamiętałeś to? Co za każdym razem rozgrywa się z wampir, co był? Wzmocni go o 2, aha, okej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ha! Fajnie. Dobrze mu poszło, że tak powiem. Trzeba było słuchać mojej baby. Mój ból nie pójdzie na marne. W kółko to samo. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Zamiast żyta, czarnik będziemy kosić. Aha, coś by trzeba było wystawić. Kurde, to nie wiem, tu wystawmy tego. Dużo kart się pozbyłem teraz, ale damy radę sobie spokojnie. Ciekawe, czy jej zdolność się kumuluje, bo jak tak to jest, no ona powinna ją zbierać, zbierać i zbierać, nie? Chyba coś się ulatnia. Katakan, kurde, drapieżny. Może karakan. Nikt nie ucieknie! Lewa, prawa, lewa, prawa. Jak więcej tych garpianów powystawia, to będzie problem, oni zaczną ściągać te karty moje. Dobra, nie ściągnął, na szczęście. Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. W kółko to samo. Widzisz kogoś? A rannego brązowego wroga. Aha, czyli jak nie ma rannych, to nie... A, no to... I no buty ci są. Topie, no to ty nic nie zrobisz, jak nie ma. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo! Aha, już nie masz czego dobierać, dobra. No to mamy mały problem, nie?
strasznie mało wrogów. Ciężko im wszystkim zadać 3 punkty obrażeń, bo nie ma za bardzo jak. Słabe to jest, że te talie takie same są. Znaczy ta talia przeciwnika była taka sama jak te poprzednie dwie i tyle. Żagnica, o kurde. O fuck, takie potwory są w Wiedźminie? Powiem wam, że w tym Wiedźminie to są takie potwory, że ja bym tam nie wchodził na takie bagna. Wiedźmin zajmuje się zabijaniem potworów. Ja rozumiem, że po bagnach nie chodzi. To tak jakby Wiedźmin się zajmował gaszeniem pożarów i by wszedł do wulkanu, nie? No to tak trochę kiepsko. On chyba chodzi tylko tam, gdzie te potwory przeszkadzają ludziom, nie? No a na bagnach to tylko wiedźma mieszka. Przecież ludzie nie mieszkają na bagnach, bo nie lubią mieszkać z wiedźmą. Kurde, bitwa specjalna. Wyeliminuj wszystkie archespory, nie pozwolę przy tym na śmierć. Dobra. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Lyria! Wystarczy jeden strzał. Pokaż mi cel. Taka zagadka to może być. Chyba się źle i nie dało zrobić. Precz. O, prędko, volo es. Walkam. Dobra, tam jakiś słowniczek, kurde, rozmówek niemiecko wspólnych. A w Wiedźminie język wspólny jest język polski? Powiedzcie mi. No jak najwyższy Lirijczycy poziom, tak, stanęli balans na rozstajach. Stracił w połowie gry. Mewy naradzała się ze zwiadowcami, którą ścieżkę obrać, kiedy jeden z piekurów osunął się bez zmysłów na błotnistą ziemię. Kompani natychmiast zaczęli go cucić, ale bez skutku. Mewę wezwała medyka. Ten osłuchał omdlałego piechura, zbadał mu tętno, wreszcie zajrzał do ust. Po czym zerwał się jak oparzony i cofnął o kilka kroków. Co z nim? Spytała królowa. Tyfus egzantematicus, pani. Odparł medyk, wycierając dłonie nasączonym spirytusem bandażem. Dur plamisty. To zaraźliwe? Bardzo. Ale jeszcze nie teraz. Plamienie występuje na razie tylko w jamie ustnej, ale jutro pojawią się wybroczyny na całym ciele. Wtedy choroba staje się zakaźna. Rozumiem. Jest na to jakieś lekarstwo? Medyk bezradnie rozłożył ręce. Całe szczęście tam, gdzie nauka była bezradna, pomóc mogła jeszcze magia. Mewę czym prędzej zawołała więc do siebie Izbel. Dur, nie ma wątpliwości. Powiedziała uzdrowicielka. Istnieje pewne zaklęcie, które mogłoby pomóc. Oczyszczenie Weigla. Ale jego przygotowanie jest czasochłonne i kosztowne. Koszty nie mają znaczenia. Powiedziała Mewę. Bierz się do pracy. Izbel kupiła u miejscowej zielarki. Aha, była zielarka miejscowa. Najcenniejsze zioła. Kwiat paproci, korzeń mandragory, ziarna żywokostu. Potem wyciągnęła z tobołka naczynia o fantazyjnych kształtach,
rozdzielacze, retorty, alembiki. Zabulgotały kolorowe płyny, zaświszczała para, wreszcie do kolby skapnęło kilka kropel gęstej cieczy. Izbel wyszeptała słowa inkantacji i podała choremu remedium. Gorączka i dreszcze ustąpiły już po chwili, a pozostałe symptomy po kilku godzinach. Mewę ruszała w dalszą drogę. Ciekawe, co byśmy mogli zrobić, żebyśmy zaoszczędzili, wrzucić go do i poczuciem ulgi. Jamy. Ekimy? To z nas żołnierze lubią, bo syfa nie dostali. To kraina potworów. Ludzie są tu tylko gości. Wasza wysokość, kupiec imieniem Wiesław rodem z prosi was o posłuchanie. Koniec jego zaprzęgu zdechły na jakąś dziwną chorobę, przez co utknął na bagnach ten. Jest gotów sprzedać cały ładunek. Okej. Okay. Zajebiście. Bo nam jest drewno potrzebne. O, tu co będzie walka jaka gruba. Baba wodna. Przesuń mewę do rzędu dalekiego zasięgu przeciwnika. Zemsta, usuń lewny deszcz z tego rzędu i dodaj kartę Kundel Procarz do ręki mewę. Na koniec każdej tury, jeśli w rzędzie przed tą jednostką nie ma ulewnego deszczu, przenieś ją do tego rzędu w swoje ręce. Naprzód po zwycięstwo! Co się stało? A, mogę zniszczyć babę wodną. Arbalest, na twój rozkaz. Nigdy nie zegniemy karku! Wybierz i zagraj jedną z dwóch kart. Pancerz ich nie uratuje. To jakieś kurde banalne chyba jest. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Liria! Wystarczy jeden strzał. O co w tym chodziło? To na początku gry dali takie trudne, że żeśmy siedzieli po 10 minut 15. A na koniec w czwartej krainie dają takie, że po prostu się je przeklikuje. Od docenta do Ren. Zgodnie z pani prośbą przeprowadziłem kwerendę mającą na celu sprawdzenie rzetelności przekazów o tak zwanej Złotej Grocie. Z moich badań wynika, że takie miejsce faktycznie istnieje na północ od elfich ruin zwanych przez gmin Dirażami. Wydaje się, że Edsyth faktycznie ukryli tam część swojego bogactwa, nim opuścili bagna. Zalecam jednak daleko idącą ostrożność. Starsze rasy niezwykły pozostawiać swych majątności bez straży. Na północ od ruin. Nie wiem, gdzie tu jest grota, ale... Widzi tu kto jaką grotę? Może tu jest grota? Albo tu gdzieś jeszcze w ogóle. Ty, a tu w ogóle jest na północ droga cała.
trzeba się będzie wrócić tam zaraz. Ale nie, tu jest ta grota. Jak tam wejść? Kurde, no widzę, że jest grota. Oszukują mnie w tej grze chyba, wiecie? Nawet przydatny ten bot, bo chociaż wiadomo, ile ja się streamuję. A nie masz wykrzyknik uptime? Chyba się pisze i też wiadomo. Idziemy na północ zobaczyć, co tam jest, bo nie chcę ominąć, później się będę wracał przez całą. A nie, czekajcie, nie da się tu wrócić. Może tu tędy się tu tylko da iść. Aha, czyli nic nie ominęliśmy. No dobra. To drzewo wygląda jak Ekima. Widząc, że żołnierze przerwali marsz, Mef stanęła w strzemionach, by sprawdzić, co się stało. Wyglądało na to, że coś zablokowało drogę. Pewnie złamane przez burzę drzewo, pomyślała królowa, jadąc na czoło pochodu. Albo porzucony wóz. Myliła się. W poprzek traktu leżał ogromny, podłużny kamień. Żołnierze obowiązali go linami, zaparli się nogami w grząskim gruncie i zaczęli ciągnąć głaz na bok. Ani drgnął. Mogę wam pomóc. Mewę odwróciła się w siodle. Z pomiędzy drzew wyłoniło się kilku wędrowców w spłowiałych szatach. Przewodziła im młoda kobieta o długich, jasnych włosach. Nie wyglądasz na siłaczkę, powiedziała królowa. Ale czemu nie? Spróbuj. Jasnowłosa kobieta kucnęła przy kamieniu, zamknęła oczy i wypowiedziała szeptem kilka słów. Stojące obok konie zaczęły rżeć, szarpać cugle. Gdzieś w oddali zawyły psy. Głaz stoczył się z drogi, jak źdźbło trawy, wprawione w ruch powiewem wiatru. Kim ty jesteś? Druidką. Brzmiała odpowiedź. A ten kamień stał w naszym kręgu. Kobieta zamilkła i odwróciła się w stronę lasu. Mewę podążyła za jej wzrokiem. Między drzewami leżały kolejne głazy. Potrzaskane i osmalone. Co tu się stało? Odmówiliśmy Nilfgaardczykom pomocy. Odparła druidka. Więc zniszczyli nasze chramy. Ale może to i dobrze. Dobrze? W Angren od dawna źle się dzieje. Zwierzęta są pijane krwią, las dziczeje, ludzie czczą innych okrutnych bogów. Pora, abyśmy opuścili tę ziemię. Idziemy na południe. Może nam pomogą. Też idziemy na południe, choć nie tak daleko. Odpowiedziała królowa. Jeśli chcecie, możecie się dołączyć. Razem, raźniej. Druidzi przyjęli propozycję królowej z wdzięcznością. Szli z tyłu pochodu skryci kapturami, mamrocząc bezgłośnie swoje modlitwy. No i to mi się podoba. Ciekawe, czy mocni. Co, nie dostałem żadnej karty? Ja myślałem, że kartę dostanę. A, to jest ten druidzki krąg. Tędy się nie da przejść? Nie, no da się. Znajdujesz się na terenie wyrębu. Wszelkie próby utrudnienia wycinki będą traktowane. Uuu, hrabia Kaldul wygębuje las. No to na pewno się zwierzęta leśne są pijane krwią. Będzie Red Dead Redemption? Był już dzisiaj. Już dziś na pewno nie będzie Red Dead Redemption. Ej, jezu, znów te kimy. No dobra, ja chciałem bitwy standardowe, ale nie 10 takich samych, nie? No dobra, może ta się będzie czymś różnić. What?
Chyba coś się ulatnia. Oskubany. A gracz spasował, dobra, to ja też pasuję. Dobra, i teraz jedną naszą szansą jest... Aha, nie, bo jeszcze mamy to, dobra. Kurde, nie no, mamy dobieranie kart tylko jedną. Wystawię je jako pierwsze i licz mi na to, że mi go nie ukradnie. Jak mi go ukradnie, to będzie... Kurde, nie wierzę. Aha, nie, bo on tylko ranny kradnie. Jezu, się bałem, znów, że mi ukradł. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Jak rozkażesz? W kółko to samo. Się w wojsku. Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Coś muszę wystawić, tak? Uła, ten co ma po jednej turze na początku tury, jeśli w przeciwnym rzędzie znajduje się jakieś jednostki z niszy. O kurde. Go biorę sobie. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Nie no, mówię, moja karta, moja talia jest OP i tyle, nie. Godzin to nie tak dużo, no nie, no ludzie, no moim zdaniem na taką karcianę to sporo. Mamy za mało drwali. I wiecie co, i teraz mi się wydaje, patrzcie, i teraz porównując takiego na przykład tego, no, karciankę Wiedźmina do Red Dead Redemption, bo mogę, bo sobie tak porównuję, bo kto mi zabroni, nie? To o ile w karciance jest super fabuła, tutaj mnie ciągnie, ja chcę się dowiedzieć, jak się ta wojna skończy, te zdrady, to wszystko,
o tyle na przykład gameplayowo już teraz leży, bo mówię, bo nie ma żadnego wyzwania, jest balans, jest spieprzony, wiecie o co chodzi. Niby się, wiecie, walczę, no ale co to za walka, jeśli ja wszystko wygrywam 0 do 100, znaczy 100 do 0. Tak, ale ciągle, wiecie, ciągle gra jest super fajna, bo każdy chce się dowiedzieć, co to będzie, kurde. To może zaboleć! Może teraz coś mocnego wystawi. Mogli audiobooka zrobić, niby tak. Marnuje się w wojsku. Pas. Blizny? Nie, już nie boli. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. O nie, co ja zrobiłem? Czemu ja na niego to rzuciłem? W kółko to samo. Fuck, nie, źle mi się kliknęło. Będzie pasował? No właśnie. Wypadałoby, tylko że ja teraz mogę przegrać, bo w sumie, chociaż nie no, zaraz będę dobierał 3 karty. Marnuje się w wojsku. Ogień będę miał, ale chyba już nie. Dlatego jest pewnie tryb samej opowieści, bo głównie o tym chodzi w tej grze. No ale co się wtedy robi w tym trybie samej opowieści? W ogóle nie ma walk? To co wtedy jest? To chodzicie bez sensu po mapie? Witaj, o co chodzi? Jej wysokość jest wyjątkowa. Czyń miłość, nie wojnę. Chyba coś się ulatnia. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. On będzie musi mieć jakiegoś mega potwora w zanadrzu. Zawsze tak jest. Mm-hmm.
To jest niezła karta, bo ona mi daje kolejną turę kosztem 0 kart, nie? Jakby nie dobieram żadnej karty ze swojej talii, a mam jedną turę więcej, bo mogę wystawić kartę, tak? Jest to dość istotne w moim przypadku. Czarodziejki wykorzystać, bo do zera robię przeciwnika. A, masz możliwość skipowania walki. Nie no, to na pewno by pomogło w wielu przypadkach. Dobra, moi drodzy, połowa za bagien za nami. Zrobimy sobie krótką przerwę. Sierżant, hrabia Kaldur. Sierżanci, od swoich podkomendantów oczekuję inicjatywy i kreatywności. Zamiast żalić się na krytyczne braki w infrastrukturze i logistyczne utrudnienia, trzeba po prostu ruszyć głową. Nie znaleźliście dogodnego budynku na przechowywanie zebranego trybutu? To składajcie skrzynię w jakiejś jaskini, na litość boską. Angryn jest ich na pęczki. No to chyba składali, chyba kurde, nie był to zbyt dobry pomysł. Dobra. Moi drodzy, więc robimy przerwę.